Piotr Hoładaj, witam Państwa w programie Wokół Wyborów, a moim gościem jest pan Wiesław Janiszewski, burmistrz gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Dzień dobry, witam Państwa. Panie burmistrzu, ubiega pan się o reelekcję, więc to jest dobry czas, aby podsumować kadencję, która niebawem dobiega końca. Co udało się gminie osiągnąć w tej kadencji, jakie pana też osobiste sukcesy, zasługi moglibyśmy tutaj przytoczyć? Tak się składa, że z woli mieszkańców sprawuję urząd burmistrza przez kolejną kadencję. To są zadania, które mieszczą się w strategii rozwoju gminy i miasta, która została opracowana jeszcze w okresie, kiedy gmina borykała się z problemami po zamknięciu największego zakładu kopalni Dębińsko. Kolejne kadencje pokazywały, że przyjęta strategia rozwoju gminy no, sprawdza się. Także rok 2018, czyli kadencja ostatnia, to plany związane z kontynuacją zadań, które zakładaliśmy, mówię zakładaliśmy, ponieważ sprawowanie władzy samorządowej, realizowanie zadań burmistrza to oczywiście osobista odpowiedzialność, ale to jest gra zespołowa. Nie ma możliwości realizowania zadań bez grupy osób, które są przygotowane i realizują wszystko to, co jest potrzebne po to, żeby przygotować projekty, dokumentacje, żeby także pozyskiwać środki zewnętrzne. No i oczywiście jest jeszcze ten element ważny, który jest związany z Radą Miejską, która jest, można powiedzieć, której decyzje są kluczowe do realizowania zadań przez burmistrza. Tutaj muszę podziękować moim koalicjantom, wszystkim tym radnym, którzy pozytywnie odnosili się co do planów i co do budżetu gminy. Czyli można powiedzieć, że ta współpraca z Radą w tej kadencji układała się dobrze, bo tak jak pan burmistrz wspomniał, to w samorządzie zwłaszcza trzeba współpracować z wieloma osobami, oczywiście z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy jako tego organu wykonawczego, ale przede wszystkim liczy się ta współpraca z Radą, bo to jest jednak organ uchwałodawczy. Jak to wyglądało? Dobrze w tej kadencji? Ja oceniam współpracę z Radą bardzo dobrze, szczególnie z tymi radnymi, którzy można powiedzieć tworzyli tą grupę, która rozumiała istotę realizacji określonego budżetu. Budżet to jest zawsze obszar, czy przeważnie, możliwości, a nie do końca wszystkich potrzeb. Poszczególne potrzeby i ich realizacja to jest rozłożenie akcentów w czasie. I tutaj dziękuję moim oczywiście radnym z Ruchu Rozwoju Gminy, ale także i ze Wspólnoty Ciosek, także ze Wspólnoty Samorządowej, ale także wszystkim tym radnym, którzy są w stosunku do mnie opozycyjni, ale często w kluczowych sprawach głosowali za. Wspominał pan o przekształcaniu gminy pod kątem gospodarczym, czyli odchodzenia od
kwestii związanych z kopalnią węgla kamiennego, z górnictwem, zmianie struktury też, co za tym idzie, zatrudnienia. I to się wydaje, że udało, bo byłem niedawno na gali biznesu właśnie u państwa w miejscowości, rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy chwalili sobie dobrą atmosferę, która panuje w gminie i warunki, które przyciągają przedsiębiorców i pozwalają im na stabilną pracę przez długie lata, bo przedsiębiorcy, którzy tam się prezentowali, to byli przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznesy 20 lat, a nawet dłużej. Bo ja myślę, że właśnie przedsiębiorca, no podobnie jak też i w jakimś stopniu samorząd. W biznesie potrzebna jest cierpliwość, potrzebne są dobre plany. Tak samo jest w samorządzie. No, tak się składa, że nasza gmina z typowo górniczej od roku 2000 stała się gminą, w której po zamknięciu kopalni brakło 2,5 tysiąca miejsc pracy. Przyjmijmy, że 2500 miejsc pracy na kopalni to także na każdego pracownika kopalni przypadało około 4 pracowników około kopalnianych. No to można powiedzieć z punktu widzenia gospodarczego i miejsc pracy sytuacja w gminie trudna, nawet można powiedzieć bardzo trudna. Okazało się, że budowa dwóch zjazdów autostrady A1 na terenie naszej gminy, stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, określona promocja ze strony gminy, jeśli chodzi o właśnie tereny inwestycyjne, stwarzanie określonych warunków, to także stosowne ulgi dla pierwszego zakładu, który powstał. To zakład Teneco. No i okazuje się, że rok 2024, rok podsumowania obecnej kadencji, to rok, w którym tak faktycznie odbudowaliśmy miejsca pracy po kopalni. Proszę zwrócić uwagę, to jest 23 lata ciężkiej pracy, cierpliwości, wyrzeczeń, ale jakiś rodzaj sukcesu, o którym mówi nie do końca władza, a mówią mieszkańcy, mówią także przedstawiciele biznesu, czyli tych lokalnych przedsiębiorców, bo gala biznesu to nie tylko duże zakłady, ale także wszyscy ci, którzy składają się na ten sukces tej gminy. To oni, często firmy rodzinne, jedno, dwuosobowe, ale także i te kilkunasto, kilkudziesięcioosobowe, to one tworzą dzisiaj, można powiedzieć, dobre czy bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia. Czyli można powiedzieć, na tym poziomie udało się odbudować wszystko to, co zakładaliśmy w strategii. Kolejna kwestia ważna, powiedziałbym kluczowa, to także, no można powiedzieć, redukcja zadłużenia gminy. Załóżmy porównywalnie, w roku 2011 38% zadłużenie w stosunku do dochodu gminy to było 38 milionów złotych zadłużenia. W roku 2024 procent zadłużenia to jest 6,8, zadłużenie 15 milionów złotych. To stwarza warunki także do inwestowania, bo dzisiaj, żeby inwestować, to nie wystarczy mieć środki własne,
ale także te pieniądze trzeba pozyskiwać z zewnątrz, czy to są pieniądze krajowe, czy pieniądze unijne. No i ten wkład własny środków budżetowych musi być. My na dzisiaj jesteśmy do tego przygotowani. To jest gospodarka, bardzo ważny obszar, ale chciałbym zapytać jeszcze o inny bardzo ważny obszar, czyli edukację, bo bez edukowania dzieci, młodzieży, dobrego szkolnictwa daleko też nie zajdziemy. A wiem, że to jest temat bliski, bo pan jest przecież nauczycielem, czy byłym nauczycielem, ale to chyba zostaje na całe życie. Niedawno do państwa miejscowości przyjechały właściwie dwie grupy młodzieży z Hiszpanii i z Grecji. Rozmawiałem z nauczycielami, którzy przyjechali z tymi uczniami i byli bardzo pozytywnie zaskoczeni pracowniami, szkołą, jeśli chodzi o budynek. Czyli tutaj gmina również dba o stworzenie tych warunków materialnych, infrastruktury dla szkolnictwa. Zgadza się. No, ja myślę, że najlepsza inwestycja w przyszłość to inwestycja w dzieci, w młodzież. My na terenie szkoły, na terenie gminy nie zamknęliśmy żadnej szkoły. W każdej miejscowości, w każdym sołectwie jest placówka oświatowa, szkoły, przedszkola. Jest na terenie gminy także, ale prowadzona przez starostwo powiatowe, szkoła ponadpodstawowa. Tak, stwarzamy bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o oświatę. To jest, można powiedzieć, fundament, jeśli chodzi o przyszłość. Dbamy także o tych najmłodszych. Myślę, że w tym roku uruchomimy ważną dla gminy, dla ludzi młodych placówkę, którą jest żłobek. Inwestycja około 8 milionów złotych, 3 oddziały, 75 maluchów będzie od, myślę, miesiąca października mogło zagościć w nowym żłobku. To pokazuje, że o oświatę, o miejsca w szkołach, przedszkolach, w żłobkach dbamy i będziemy dbać w dalszym ciągu, bo to zakłada także strategia na przyszłą kadencję. Oczywiście oprócz tych obszarów oświatowych są jeszcze inne sukcesy, które wynikają z realizacji zadań obecnej jeszcze kadencji. To realizacja zadania w dzielnicy Leszczyny, rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna zameczku, który dzisiaj jest, myślę, pięknym obiektem, jeśli chodzi o sam budynek, ale także i infrastruktura towarzysząca, park, w okresie letnim boisko, w okresie zimowym lodowisko. Myślę, piękny obszar dla mieszkańców dzielnicy Leszczyny, ale nie tylko dla mieszkańców całej gminy, także sąsiednich miejscowości. To rewitalizacja naszego obszaru familoków, to budowa przedszkoli, to budowa także dróg tych gminnych. No i doczekaliśmy się, myślę, w bardzo ważnej inwestycji, remont drogi wojewódzkiej 925. Dzisiaj to są utrudnienia, ale myślę, że tak jak przy okazji każdej budowy, trzeba przeżyć budowę, myślę, że za kilkanaście miesięcy będzie piękna trasa, która będzie bezpieczna dla kierowców, ale także dla pieszych.
Na sam koniec naszej rozmowy, bo czas biegnie, jakie plany na przyszłość? Jeżeli uda się pełnić kolejną kadencję, najważniejsze punkty, od czego by pan zaczął, czy kontynuował rozpoczęte zmiany? Gmina, miasto, określone miejscowości nigdy nie są projektem skończonym. Mamy plany dla poszczególnych sołectw, dla poszczególnych dzielnic. To są plany związane z realizacją zadań, które zostały rozpoczęte, ale także plany, które zakładają budowę obiektów sportowych, hal, Orlików, bo w planach rządowych jest kolejny projekt 1000 Orlików. Chcemy z tego skorzystać. Chcemy unowocześniać placówki oświatowe. Chcemy budować drogi. Chcemy pozyskiwać środki na OZE. Efektywnie chcemy wykorzystać środki z KPO. W obszarze także pozagminnym mamy strategię rozwoju dla gmin powiatu rybnickiego, w którym w tej strategii jesteśmy liderem i tam także mamy określone zadania, które chcemy zrealizować. To między innymi właśnie środki na instalacje pompy ciepła, fotowoltaika, ale także już magazyny energii. Chcemy także zbudować centrum przesiadkowe w Leszczynach, czyli poprawić komunikację w gminie. To opieka nad seniorami, to wszystko to, co jest związane z, można powiedzieć, z przedszkolami, szkołami, także jeśli chodzi o tematy, które no, dotyczą działalności naszej dumy, można powiedzieć, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mówimy o dzieciach, o młodzieży, ale także o pomocy dla tych, którzy są dzisiaj już także w wieku senioralnym. I na tym musimy zakończyć. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Wokół Wyborów. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.